przerabiamy podstawy boksu, kickboxingu. Dzisiaj prawe kopnięcie na dół, low kick, silne nokautujące kopnięcie. Prawe kopnięcie, niskie, low kick. Kolano tylnie idzie do przodu i prostując nogę, skręcamy biodro, skręcamy się na nodze, której stoimy. Ręce wysoko, bądź przy brodzie, bądź ja jestem zwolennikiem, że jeszcze przy kopnięciu wypychamy rękę, żeby przeciwnik nie skrócił dystansu. Noga wraca do tyłu. Nie kopiemy obszernie, bo w tym momencie, jeżeli będzie szybki przeciwnik, doświadczony skróci dystans, blok czy technikami ręcznymi, bądź frontalnym kopnięciem, tylko wąziutko chodzimy sobie kolano do przodu i skręt. Kopiemy powyżej kolana, na mniej więcej wysokość czworogłowego uda, albo z początku mięśnia, albo w boczne. Możemy jeszcze kopnąć też, dociągając stopę do piszczela i w tym momencie ciągniemy, że jeżeli nie będzie mocnego kopnięcia, albo przeciwnik zdąży wystawić, zblokować cios, to jeszcze możemy dociągnąć, żeby mu się ugięła noga. Lub możemy kopnąć tak, jakbyśmy chcieli ściąć nogi przeciwnikowi. Dziękuję Professional Fighter za wyposażenie mnie w sprzęt, złoty sprzęt, rękawice, ochrawiacze i cały strój.